chciałabym wam powiedzieć o pastorze Yonggi Chung. On już nie żyje, ale pamiętacie, jak kiedyś miałam takie słowo, to było chyba 2 lata temu, miałam słowo na temat modlitwy. I ja, kiedy zaczęłam badać sobie życie tego pastora, nawet nie miałam zielonego pojęcia, że jest to, że jak gdyby jego służba nazywała się tak samo, w taki sposób, jak się nazywa nasz Kościół. Dlatego, że Artur w ogóle się tym ze mną kiedyś nie dzielił, więc ja nie miałam pojęcia, że między innymi był zainspirowany tudzież jak gdyby jego historią. I pamiętacie tą rzecz, że oni efekty, które mieli w swojej służbie, mieli między innymi dlatego, że oni żyli kulturą modlitwy. Oni byli ludźmi modlitwy. Modlitwa nie była dla nich niedzielnym rytuałem, modlitwa nie była dla nich czymś, co było jakąś taką niedzielną rozrywką, tudzież środową, tylko po prostu żyli modlitwą. Tam przyjeżdżały masy ludzi do tego pastora i od niego się uczyli. Chcieli, żeby im przedstawiał różnego rodzaju projekty, a on po prostu w zasadzie mówił, że oni te osiągnięcia, które mają, to mają dzięki modlitwie. Ale wiecie, w ostatnim czasie posłuchałam sobie takiej fajnej rzeczy w ogóle o nim, jak on się na nowo narodził. Ja w ogóle popłakałam się. Był młodym i schorowanym na gruźlicę człowiekiem. I przyszła do niego do domu chyba najbardziej wylękniona dziewczyna. Przyniosła mu zbawienie i uzdrowiła go z tej gruźlicy. I wiecie, bardzo mnie dotknęło to, w jaki sposób facet zaczynał. Dostał wojskowy namiot i jak opowiadał o sobie, to mówił, że na samym początku więcej w jego namiocie było żab niż ludzi. Więcej w jego namiocie było żab niż ludzi. Ale informacje, które o nim zostały, ludzie, którzy jego słuchali, mówili, ale on miał to coś. On miał to coś. Chcieli go zgłaszać do psychiatryka, ponieważ on wierzył w to, co mówił. Dostał kiedyś od Ducha Świętego takie słowo. Jeśli to, o czym będziesz mówił, będziesz miał w swoim środku, to rzeczy się będą działy na zewnątrz. I to jest jakby takie dopełnienie tej pierwszej rzeczy, której mówiłam kiedyś o modlitwie. Modlitwa była kulturą, była stylem ich życia, a drugą rzeczą to jest to, że on to, co miał w środku, to oglądał to na zewnątrz. To jest mega istotne. Bardzo ważne. Zobaczcie, być sobą. Ania dzisiaj mówiła o tym, żeby być sobą. Trzeba wrócić do takiego fundamentu. Wszystko jest wielkie według swojego rodzaju. Jesteś wielki według swojego rodzaju. Także posłuchałam sobie tego, mówię, wow, na samym początku więcej było w jego namiocie żab niż ludzi, ale jest to jeden z największych lokalnych zborów na świecie. Ogromna eksplozja. Zbawiony facet przez głoszenie wylęknionej dziewczyny, która zapukała i ze strachu mu ogłosiła Ewangelię, ze strachu położyła na niego ręce. Wiecie, o co chodzi? Zobaczcie, jak to wygląda. O, ja potrzebuję tutaj czuć jakąś moc, potrzebuję być jakiś silny, potrzebuję to i to, żeby pójść i żeby zadziałało. Nie, to jest nieprawda. Potrzebujesz być posłuszny. Potrzebujemy być posłuszni. Potrzebujemy być posłuszni. A więc każda wielka rzecz zaczyna się od rzeczy małej.